możliwości przyzwyczajenia się do rytmu ataku Wang Yangowi. Stara się jak najsilniejszym pierwszym uderzeniem mieczytelnym zakończyć akcję. Tak jak i w tej chwili. Tak, coraz dłuższe akcje. Przyzwyczaja się Wang Yang. No, przepiękna wymiana i kolejny punkt. Tak. Tak, to bardzo. Po obronie backendem, tak, i po przebiciu backendem, to może lepszym rozwiązaniem jest atakowanie w środek i w forehand, tak, gdzie można się spodziewać, że częściej gumą forehandową będzie wychowany w Chinach, tak, jest w tej chwili reprezentantem Hongkongu, ale my jeszcze pamiętamy, kiedy grał dla reprezentacji Chin, mówi się o tym, że no w Chinach jest taka różnorodność stylów, że tych obrońców jest tak dużo, że tak, że prawie każdy... Górny serwis, lekki topspin. Pusty. Pusty. Oj, w bardzo trudnej sytuacji znalazł się. Bardzo dużo piłki wraca już z powrotem. A tej chwili tam zagrał lekko i... Oj, wydawało się, że... I dlatego dzisiaj pojedziemy do Rio. Nie, dzisiaj do Rio nie będziemy jechali. Dzisiaj obejrzymy finałowe spotkanie. Schodzący Białystok Super League. Szoku. Po 3 ataki na początku seta Tampon nie mógł znaleźć swoje miejsce. Tak, można powiedzieć, że ta czujność Tang Penga. Bo Tang Peng od małego trenuje z Hoing Chao razem. Od zawodnikiem chińskim grającym bardzo podobnie. Podobnym sprzętem. 8-1. Wang Yang prowadził. W tej chwili jest 9-7. Tak, mam w ogóle wrażenie, że umówili się na to, aby każdy set miał emocjonujący. Jeszcze próbował atakować, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tak, kolejny raz szukał, tak, szukał możliwości ataku. Zagrał, tak, dopiero w trzecim. Ojejku. Ojejku, co tu się dzieje? To uderzenie i tak jak grał teraz na początku, to teraz gra taką samą siłą. Tak, widzieliśmy, ta piłka w tej chwili. Mocno cięty piłki i tutaj często się mylił, często się mylił. Oj, 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 bardzo, bardzo. Biorącego się z rankingu, tak? Światowego Patryk chińskim stylem, jedną gumą tylko, tak? W tej chwili wielu zawodników grających stylem piórkowym zmieniło trochę swój styl gry i częściej używają też forehandem, dlatego wszystkie uderzenia Patryka muszą być tak grane, aby tego czasu było jak najmniej. Tak, nie może sam dawać siły, jest w stanie tylko czasem zablokować. No tak, takie długie przewagi nie wykorzystał. Nie są, a w związku z tym szukamy nowych rozwiązań i myślę, że też takimi uderzeniami potrafi znakomita obrona. Są w stanie też usłyszeć. No, Patryk. Paniakował. Wspaniała obrona Patryka. I próba kolejnego kontrataku. Znakomity atak. Oj. Doskonały atak, dobrze. Ojejku, jak wybronił się. Też nie. O, ależ grane uderzenie. To trochę jest zdenerwowany tą sytuację. Tak, sugeruję, że wszystko odbyło się już po akcji, tak. Ten ćwiczył. W tej chwili tenis stołowy jest tak rozwija, że... Znakomita akcja. 10-9. Nie. Yeah.
Oj, bardzo szczęśliwie i żywra bli... Zatówka. Super wymiana. Drugi kontratak backendem Patryka. Zdecydowanie miałby lepszą pozycję do tego flipa. Silny atak forehandem, kontynuacja i drugi punkt prowadzi. Piękna akcja. Piękna akcja, piękna wymiana kontrtopspinowa. Jego młodszy kolega klubowy zakończy to spotkanie. Szybki serwis i po raz kolejny szkoleniowego i wszystkich kolegów z drużyny zespołu Grudziądza. 8-3. Są blisko. Dość ostrożnie, obaj. Kontratak. Patryk będzie chciał wygrać. Bardzo pasywny odbiór. Obrona Patryka. I nie mieści się z kontratak. Obawiam się, że młody nie wytrzymuje presji. Bardzo pasywny odbiór Jerzego. Dla Czecha reprezentującego Dekor Glas Działdowo. I po raz kolejny Patryk. O, bombowy atak. Negatywnych emocji po nim nie widać. Oj, w tej chwili. Biorem, o właśnie ten serwis. Tak, zdążył z atakiem forehandowym, ale to co powiedzieliśmy. O tak. Próbował, Wypracowani. O, ależ odbiór ojeju! W tej chwili głośno kilka zdań. Ja nie rozumiałem tego. Myślę, że ktoś, kto zna Chiny, świadomy tego. Tak pęga trochę inaczej. Ale w tej chwili trochę on wykonał zamach. Tak, bardzo sprytnie. No, próbował tutaj odchylać. Jego jakość, tę rotację jest bardzo dobra, bo gra chińską gumę na forehandzie, także. Oj, za pasywnie. Ale... I wygrywa. I wygrywa na stole. W tej chwili widzimy Yoshide Kaya, wbiega cała drużyna z Grudziądza. Po raz kolejny, piąty tytuł dla zespołu Piotra Szafranka. Trzeba przyznać, że byli chyba najlepsi, tak? I w rundzie zasadniczej, i w tym meczu finałowym okazali się zespołem najskuteczniejszym. Jak ty uważasz? No, uważam, że dzisiejszy mecz zasłużony, wygrany Olimpia Unia Grudziądz. Pierwszy mecz Wang Yanga z Tampangiem, no po dobry końcówkę.